Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, co by sobie dzisiaj znów będziemy robić? Ja zawsze mam plany, a koniec końców wychodzi, że robimy co innego. Ja tak po prostu lubię, nie wiem czemu. Po prostu. Myślę, że najpierw sobie ogarnimy te gwoździe, bo to się przyda. Ten klawisz. To się przyda. Deski, standard. I myślę, że no standardowo też zombiaki musimy sobie ogarnąć, bo powoli nam się kończą zapasy. Ja tak sobie tutaj w te farmy inwestuję, ale fakt faktem przydałoby się zrobić jeszcze te 3-5 zombiaków. 5 zombie potrzebuję, żeby cokolwiek ogarnąć. Dobra, wykopmy tutaj do końca. Trzeba zainwestować znów w piwo, bo tam są ulepszenia potrzebne jak najbardziej. Leci kolejny zombiaczek. Przynajmniej potencjalny zombiak. Potencjalny zombiak. Winnica. Czy ja wziąłem to, co chciałem? Wziąłem. Ulepszenie pierwsze, ulepszenie drugie. Dziękuję. Wyrobimy sobie piweczko. W ogóle z tym winogronem możemy zacząć robić. Więc ja w ogóle sobie zrobię to w ten sposób, że zastakuję sobie to. To zrobimy sobie w nieskończoność. I to jedyneczka. On teraz to skończy i to zrobi. Ty też możesz robić to. Bo rozumiem, że... coś zapomniałem wtedy zrobić, nie? Siedź. Dobra. To. A, ty nie możesz bić do jedna. Czego ci zabrakło? Złotych nasion. A, bo te złote nasiona były tylko do tego... Dobra, kapuję. Spokojnie. Kapuję, dlaczego to było zrobione w ten sposób. Dobra. No róbcie. Róbcie, panowie. Wam za to, moi mili koledzy, przyjaciele, damy na pewno jednemu chmiel do wykonania i niech on sobie to robi non-stop, bo tego chmielu również potrzebujemy. I oczywiście temu koledze damy kolejne winka, które również robisz sobie w nieskończoność. Dobra, teraz idziemy do kostnicy, zobaczymy, co za petenta nam przywieźli, bo on już powoli widzę, że zaczął gnić. Zaczął nam gnić. Z kim ty jesteś? Kolego drogi. Czy ja ci coś mogę dać? Na pewno mogę móżdżek wymienić jeden. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Znaczy gorszy. Dwa cztery? Ej, ja coś się pojebałem chyba. 2-4. Ile to dawało? 2 czerwone. 2 czerwone. No to ten mózg leci od razu do ekstrahowania i do wywalenia całkowicie. Ja takiego mózgu nie chcę. Zepsułem, nie zepsułem. Dobrze. Ten móżdżek sobie leci do wywalenia. Jak powiedziałem wcześniej. Idziemy po inny mózg. Już mamy 2-4. Zboczy. Tutaj nie ma mózgu. Tu są mózgi. Myślę, że za serce pewnie też wymienimy. Serduszko też będziemy wymieniać. Dobra. Czepiamy móżdżek. Zaczynajmy od góry, nie? Żeby potem nie było problemów. Okej. Okay. What? Co to kurwa jest za mózg? 6-5 w jednej chwili. What? 4-1? Ej, skąd ja taki mózg mam? Niszcz. Tak. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale się zdarzyło. Naprawdę nie wiem, skąd ten mózg się wziął. Wydawało mi się, że go montowałem już wcześniej i on taki nie był. Ej, ktoś mi tu wała robi. Dobra, wstawmy ten móżdżek. Kończy mi się staminka. 3-5. No ale dobra, tutaj sobie wywalimy jeszcze tłuszczyk. Wywalimy sobie krew.
1-7 raczej. Pewnie 2-2. Te elitka wracają. Serduszko do wymiany, tak? 1-7. Dobre serduszko, bardzo dobre serduszko. Kurde, no to jedynie co? Możemy próbować mu jelitka jeszcze, kurde. Wyekstrahować. Troszkę nam zabierze chyba, nie? 1-7. 2-7. Not good. Not good. I to mówię, jedynie co to możemy z tymi elitami pracować. Tylko to nam zabrało. Te elita sobie odłóżmy. I weźmy te. I mówię, od razu będę niszczył te organy, które są do dupy. 1-7, to po prostu dało dwójkę, nie? No nie są to złe zwłoki. Dałoby radę na pewno je ulepszyć, ale... Dobra, na razie idziecie na chłodzony stół. I zaraz zobaczymy. Jak wytrzymacie, to może cię wskrzesimy nawet. Następne. Co robimy następne? W ogóle ten miecz sobie zamieńmy. To jest niepotrzebne. Nie mogę zniszczyć. Idziemy robić wino. Idziemy zrobić winko. Zbieram te czaszki, tłuszcze, krew. To jest w ogóle jeszcze ten sok zombie. O. Coś jest. Dobra. Potrzebuję iść do pracowni alchemicznej. Bo tutaj w sumie muszę odłożyć te przedmioty. Te proszki. Prośki. Krew. Kurwa, tych mózgów to są zrąbania. Co ja z tym zrobię? Nie wiem. Może przerobię. Jest to jakaś myśl. Lecimy z tymi mózgami. Pyk. Może jest życiodajny roztwór, spoko. Dobra. No i się trochę miejsca zrobiło. Ale po co mi było to miejsce? Nie wiem. Jak ja to wszystko i tak odłożyłem. A, no ale nie mam miejsca, żeby to wsadzić. Dobra, zrobimy to w ten sposób, pyk. I to włożymy tu. Nadal nie mam pojęcia, gdzie pierdoliłem tą krew. Naprawdę, nie wiem. Nie chciałem do pasiki. No właśnie, już mnie pszczoły nie gryzą. W teorii więcej miodu zyskujemy. Wow, to sporo więcej. Zmęczenie materiału weszło. Przymiotki. Tu chyba jeszcze jedna była. Właśnie, jest. Ale nie wiem, czy mi starczy staminy. Nie, no, powinno starczyć. Dobra. Miód samoistnie mi nie jest aż tak potrzebny. Bardziej wosk mi jest potrzebny. Dobra, zaraz sobie mszę ogarniemy. Jak tylko nadejdzie ten dzień. Gdzie ja tą krew zostawiłem? Cholera. Tu już się świeżo, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. To sobie zostawmy. Reszty nie.
Tu były moje marchewkowe ciasteczka. Myślę, że weźmiemy sobie około po 25, no z 50. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Cydr już sobie wskoczył. Tu był soku z winogron. Potrzebujemy sobie zrobić tych. 100% srebrne. Zrobiłem chyba jedno. Chciałem większe. Czy więcej, nie większe. Bo akurat dwa kubły są na jedno winko. Dobra. Robimy takie i robimy takie. I niech winiacz się pięknie obrabia. A co do piwa? Bo piwo też możemy chyba zacząć już powoli robić. Potrzebujemy wody i zboża. I tego piwa będziemy mogli zrobić od chuja i ciuciu coś pięknego. Idziemy po wodę. Po wodę i po zboże. A, wodę mamy. Starczy tyle. I po zboże. Kurde, lubię jak to wszystko tak ładnie pracuje. 50 z 50 starczy na razie. Ukochany domek. I w tą stronę. Woda. Woda jest troszeczkę w innym stanie skupienia. Tak powiem. No innego chmielu niestety nie mamy na daną chwilę. Wykonaj. Nie ma opału. Shit. Nie mam opału. Szukam jeszcze tej krwi przy okazji, ale też nie widzę. Też nie widzę. Dobra, idę po opał. Opał na pewno był gdzieś tu. Tylko czy ja w sumie muszę mieć opał? Nie lepiej mi węgla nanieść? Chyba lepiej. Sto razy lepiej. W ogóle dziwię się, że nie podrzucamy węgla tam pod te zwłoki w razie czego. Dobra, mam już full chyba. To sobie niech na razie leży. To sobie niech na razie leży. Weźmy paliwko. 5600, no nam starczy i starczy. To nam starczy i starczy. Dobra. Wykonaj. Możesz ktoś wykonaj? Halo? Przedsiębiorczość. Każda praca rozwija nawet ta, co... Każda praca rozwija nawet ta na rzecz zła. Pogodziłeś się z mroczną stroną swojej natury, co pozwoliło ci skutecznie parać się rzemiosłem. Ja mogę sobie to zrobić? Ej, bo może zanim zrobię to piwo... Zanim zrobię to piwo, być może warto byłoby zainwestować właśnie w to. O. To też byłoby spoko. Lepszej jakości. Talent wojskowy nie. Jest to rzemiosło. Było chyba gdzieś tu, nie? Zapach złota. Najlepszy przyjaciel. Nie. To nie tu. O! Mistrzostwo alchemiczne też nie to. Nie widzę tego. Nie wiem skąd to jest zrobione. Ale za to enologa mógłbym zrobić. To w sumie spoko. Mamy ile? 32. No to nie jest to jakoś dużo do zrobienia. Kopalnia. Mogę sobie zrobić na przykład... Nie mogę. Tu był kamień. Tu był kamień, tylko oczywiście nie mamy... Zasranych kołków. Za mało będzie. Czy klinów, nie kołków. Tam się jesteś kołek.
Dobra, to jest. Bohater. Wiele rzeczy mógłbym zostawić, bo naprawdę tego miejsca tu nie mamy zbytnio. Zbytnio wiele miejsca tu my nie mamy. Dobra, to zostawiamy, to zostawiamy. To też. I to też. A reszta niech zostanie. I idziemy robić nagrobki kamienne. Nagrobeczki kamienne. Się przydaje. Przydaje. 60-60. No i dobra. I na razie tyle nam starczy. Ten kamyczek tu. No, ej, panie grabarzu, proszę uważać, co pan robi. Proszę uważać. Kawałek kamienia sobie oczywiście opróbmy. Jakoś dużo tego nie potrzebujemy, więc plus, plus i oreszki. To cytr mi znów wpadł, z tego co widzę. Trzeba pamiętać o mszy. Ja pamiętam, spokojnie. Tym razem nie zlamię tego całkowicie. Tylko zrobię mszę, potrzebuję zombiaków. Tam jeden zombiak pewnie już zgnił, cholera. Aj, aj, aj. Niedobrze, niedobrze. Dobra, chciałem zrobić nagrobki. To chyba nagrobki były, tak? Zróbmy na razie jeden, bo nie jestem pewny. Które są czerwone, czyli te ogrodzenia. Tak, ile są tu niebieskie? Czyli full. Pyk, niebieskie ogrodzenia, niebieskie kamienne ogrodzenia. Może byśmy je zamienili na cmentarzu? Po niektórych miały chyba drewniane jeszcze. No i możemy już sobie zrobić nasz perk. Przyjemnie, nie powiem. Dobra. I fajnie. Bierzemy sobie tą technikę. Gdzie ona była? U tu? Miksowanie, tak. Gustujesz w dobrym alkoholu, świetnie. Odblokuj. Ukochany domek. Wrzućmy to piwko. Bo to i tak będzie 100% tego. No dobra. Jest szansa. Okej, okay, idziemy robić mszę. Zostaw sobie może ten nagrobek na razie. No będę szukał, ale spoko. Znowu będę szukał. Winnica, obóz, kościół. No faktycznie są tutaj takie... te nagrobki niedoskonałe zbytnio, ale to nie problem. Zrobimy sobie to w ten sposób. No i 4, ładnie. Ten ma i tak 3, ten ma i tak 3. Ten w ogóle nie ma, to sobie wrzucimy. Pięknie, plus 2. Tobie możemy usunąć. Pięknie, plus 2. Ty to masz lipę straszną. Tobie to w ogóle możemy zmienić. Dobra. No i nieprzyjemniej. Oczywiście, że przyjemniej. Spokojnie, pamiętam. Cały czas pamiętam, co miałem tu zrobić. Teraz drewniane sobie zostawmy. Pany dom. To miałem iść na cmentarz. Kurwa, dobra, idę, bo zaraz mi się skończy czas. Teraz będzie płacz i lament, że znów, o kurde, zapomniałem, nie? Tak znacznie więcej tej wiary nie dostanę. Modlitwa. I wykonaj.
Widzę, że i tak nic nie dostaliśmy więcej. Chyba więcej kasy tylko za cmentarz jest. Chyba też nie. Chyba też nie. O, dwa silvery. Zawsze coś. Dobra, kostnica. 88% widzę, że już po kolesiu. A, tutaj to widzę, że cały czas siedzi. Siedzi pełną gębą. Deposok. Weź go, proszę. Ty możesz wziąć, okej. Okay. I wskrześ. Dobra. Weźmy i to. Ukochany dom. To było chyba nie w ukochanym domu, ale okej. Okay. Dobra, ale tu sobie zostawmy wiarę i modlitwę. I tak z tą wiarą nic nie zrobimy. Za mało jej jest. Piwko się uważyło. Tylko brakuje wody. Winko też się uważyło. Teraz to wody będzie szło. Przepraszam bardzo, czemu ty nie masz wody? Czyli... A ty gałganku. Dobra, zaraz. Nie mam kurwa znów miejsca. Nie mam miejsca na nic. Nie mam na nic miejsca. Tutaj któryś nagrobek miał do zmiany... No w ogóle właśnie, co chciałem jeszcze pogadać. Macie katedry, nie możemy nic niestety. Ty nic nie masz ciekawego. Trójka. Któryś tu nagrobek miał tak dużo. Ty chyba, tak, ty miałeś. Dajmy ci to. I plus 2, świetnie. No tu możemy to w sumie zrobić w ten sposób. Dobra. Tu ci też to zróbmy. Plus 2, świetnie. Tu w ogóle jest świetne ciało, które mogliśmy nawet ekshumować. Nie jest świetne, 6 to nie jest. Nie jest aż tak świetnie. Wiem, że jest lepsze. Tak wiecie, ilościowo człowiek spojrzał na ilość tych czaszek. Tak sobie z rewelacji. No i tu ostatni. No i fajnie. 65. Spoko. Miejsce pokupu, zbuduj kamienne ogrodzenie. Typowany kamień. I chyba marmur. Nie jest taki hop-siup na krowę. Dobra, ukochany domek. I tak, z pewnością będę musiał poniszczyć te nagrobki drewniane. To jest coś, co muszę zrobić. Tylko to nie tu. To nie tu. To będzie pewnie tu. Czy nie tu? No nie tu. Jak to się robiło? Ej, nie pamiętam. O, chyba nie tu. Ej, no bez jajec. Bez jajec. Kowadło nie, drewniane kowadło też nie. Poziom. Też nie kroz zrąbania, pracownia ciesielska, piła trzeba, pracownia ciesielska 2. To już mamy. Prasa do winogron, to chyba nie tu. Łogarncarskie i obrywerka kamienia 2 też. Chyba, że możemy to wpakować do pieca po prostu. Nie. A tu jest, przepraszam. Na opał to zmieniamy.
I 4 te. Może złom, ale jakiś tam będzie. I git. To sobie to zostawmy. To tak, mamy kolejne zombiaki. Muszę iść jeszcze po wodę, bo dużo wody nam brakuje, żeby wstawić kolejny browar. Myślę, że naprawdę dużo tej wody muszę mieć. Dużo tej wody muszę mieć. Dzisiaj jest jeszcze wdzięczka. Mamy perfumy dla niej w razie czego, tak? Tak, mamy perfumki. Być może też troszeczkę ruszymy z fabułą wdzięczki. To wszystkie questy, kurde, powiązane, nie? Tylko wydaje. Dużo wody. Dużo, dużo, dużo wody. Widzę, że już piece pokończyły się wypalać. Piece już pokończyły się wypalać. Jak z kasą stoimy? No, 2 silvery, niedużo. Dobra. I lecimy z tym koksem. Pyk, 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 pyk. 240 wody. No nie wiem, gdzie to kurde wykonać. Wodę resztę możemy tutaj włożyć. 190, spoko. To też w sumie. I chmiel też. Chmiel też. Rybki możemy zabrać. Jeszcze zostaje, dobra. Czyli tak, to mamy z głowy. Chodźmy jeszcze na winnicę. Zobaczmy, co są. Pokończyły nam się nasionka. Tego się obawiałem, cholera. Tego się obawiałem. On sobie robi to teraz. No i stoimy. No i stoimy. Niedobrze. Bardzo mnie to martwi. Gadająca czaszka. Jak tam kasa? 42 silverki, fajnie. Już się pewnie pokończyło wszystko, prawda? Prawda. Dostawa. Prawda, dopiero 10 browarów, ale jakaś dostawa jest. To w ogóle możemy jeszcze jakieś przekąski chyba robić przy okazji. Niezbyt z tego mamy co zrobić. Dobra, to nam się trochę kasa odświeżyła. Miło mi to widzieć. Chodźmy. Jeszcze zanim pójdziemy do Panny Wdzięczki, podejdźmy pod młyn. W niego trzeba cały czas kupować nasionka. To jest coś, czego potrzebujemy od niego. To samo tyczy się naszego kupca. Okej, okay. Pod martwym koniem. Pani Wdzięczko, Panno Wdzięczko. Mam trochę perfum. Proszę, oto fiolka perfum. Ach, niechże cię pocałuję. Jestem taka szczęśliwa, haha. Fajnie. Pryskam się nimi na swój koncert w pałacu. W końcu wezmę się na szczyt kariery. Tak wiele jeszcze zostało do przygotowania. Na moje grzechy, jesteś dla mnie taki dobry. Może będziesz w stanie pomóc mi jeszcze odrobinkę. Potrzebuję romantycznej historyki do opowiedzenia na otwarcie koncertu. Może zdołasz coś wymyśleć. Jestem kiepską pisarką, a nie chcę powiedzieć czegoś trywialnego. Chyba wiem, gdzie znaleźć ci dobrą opowieść. Och, jesteś typem faceta, w jakim mogłabym się zakochać. Ha, ha, ha. Tak ci mówię zawsze kobieta, która nie jest tobą zainteresowana. Dobra. Wiem, do kogo możemy się udać. Poproś o jakąś opowieść. Srebrne wino. No problem. Jedno winko raz. Dobre wino moim przyjacielem, oto opowieść. Dzięki. Co? A świetną opowieść. Kurwa, tylko zmarnowałem kasę. Dawaj. Świetną opowieść chyba mamy tutaj. Z jedna chyba była.
opowieść, jedna sztuka. Dziękuję. Pod martwym koniem. Mi dziwnie znosi? Mam dla ciebie świetną opowieść. To opowieść miłosna. Mam nadzieję, że wprawi publikę w odpowiedni nastrój. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Wygląda na to, że jestem niezastąpiony. Haha, a swoją drogą znasz miejscowego rolnika? Tak, handluję z nim. Świetnie, porozmawiaj z nim jak facet z facetem. Potrzebuję, by jego córka Alisa udała się ze mną na królewski koncert. Jest świetna i taka piękna. Może jakiś szlachcic doceni jej urodę. Może nawet sam król. Widoczka jest niema, ale to może być dla niej akurat duży plus. Czym jest więc problem? To nic takiego. Po prostu jej ojciec musi udzielić jej formalnego pozwolenia, żeby mogła wybrać się ze mną do miasta. Nie podobają mu się jej muzyczne zainteresowania, ale może ty zdołasz go przekonać. A propos twojego ojca. Panno Wdzięczko, wydajesz się taka samotna. Masz jakąś rodzinę? Drogi przyjacielu, jesteś dla mnie taki dobry. Chyba tylko ty rozmawiasz ze mną jak z osobą z krwi i kości. Czuję się taka samotna, sama jak palec w tłumie adoratorów. To moja klątwa. Moja matka zmarła. Zniszczyłam swoje stosunki z krewnymi. Całe swoje życie szukałem księcia z bajki. Ciąży jednak nade mną klątwa. To nie żart. Matka mówiła, że jej naszyjnik pomoże mi odnaleźć miłość, a ja go sprzedałam. Możliwe, że wiem, kto jest twoim ojcem. Mój ojciec to niehonorowy zdradziecki człowiek. Zostawił moją mamę, a ona nigdy się z tym nie pogodziła. Nie zawdzięczam mu nic dobrego. Nie obchodzi mnie, kim jest. Mam papier dla Alisy, czyli musimy jeszcze iść na szybko do rolnika. Panie rolniku, chodzi o Alisę. Przychodzę poprosić, abyś pozwolił swojej córce udać się z panną Wdzięczką do miasta. To dla niej wielka szansa. Potrzebuję jej tutaj. Na farmie jest mnóstwo roboty. Poza tym nie ufam tej całej aktorce. Za dużo czasu spędziła już na pomaganiu w tawernie. Nie podoba mi się to. Hej. Chcesz pomóc Alisie? Tak. Lubię, kiedy gra. Ja też chcę pomóc. Jeśli pomożesz mojemu wujkowi naprawić młyn, ojciec będzie taki szczęśliwy. Spytam wtedy o Alisę i założę się, że ją puści. Dziękuję, porozmawiam z swoim wujkiem. Okej. Czyli co są? To jest rodzinka. Młyn. Chcę pomóc naprawić młyn. Wiesz, czego potrzebuję do naprawy młynu? Bardzo proszę. Próbuj do woli. Sam próbowałem go zreparować, ale tylko pogorszyłem sprawę. Tak jak jest z drukarką. Mam tę instrukcję obsługi, ale jest po łacinie. Ojej, a my się złościmy na IKEA. Już autorze potrzebujemy kamienia i części stalowych. Dobrze, zobaczmy instrukcję. Gdzie ostatnia strona? No nie było na niej żadnych obrazków. Myślałem, że nie jest ważna. A papier był taki miękki. Ja już widzę tą dziurę na górze. Ach tak, geometria nie jest moją mocną stroną. Ja będę potrzebował pomocy astrologa, żeby to wszystko zrozumieć. I dupa. Widzicie tą dziurę? Ja widzę. Nawet nie możemy tu wejść. O matko. O matko. No dobra, czyli tak. Nie mamy jak zrobić tego, ponieważ koleś wypierdolił wszystko. Książki. Niedobrze. Niech będzie. Następnie, co my potrzebujemy zrobić? Do panny Wdzięczki już nie pójdziemy niestety. Czekamy teraz na dzień astrologa. I tyle. I tyle. Myślę, że wstawię kolejne sztabki. Niech one się tam ładnie przytopiają. W drugim piecu mogę wstawić w sumie ten złom, który tam nam został jeszcze. I przytopię ładnie. Na szybciorkę jeszcze do kostnicy, bo zuch nam przyszły jakieś ciała, z tego co widziałem. 6%. Tu jeden zombiak jeszcze sobie leży. Ale to jest paskudne. 2-4 tam było chyba, tak? No dobra, to tutaj dwójka jest. To serduszko jest bardzo dobre. A, i musisz z tym od razu wychodzić, halo, Shiro.
Halo, halo. Więc ty też idziesz do spalenia, przyjacielu. Tu jeszcze krew sobie oczywiście wyekstrahujemy. Mamy 2-2, tak? Zobaczmy jelitko. Zabiera czerwone czaszki. Nie. Zabiera dwie czerwone i daje jedną białą. Do tego to ja nie chcę, więc od razu sobie robię out. Od razu sobie robię out. Potrzebuję jeszcze z jednej czerwonej czaszki, żeby zobaczyć, co to daje. Kości może? Nope. Czaszka. Pada, dobra. I móżdżek, zobaczymy, co daje móżdżek. Dwie czerwone, jedna biała, no to lipa. I zerowy klient. Pusty w środku. Jak serdelek. Nie, serdelek nie jest pusty w środku, Shira. Dobra, czyli serduszko się tylko nadaje do rajeczego transplantacji tego pierdolnika. Zostawmy sobie to. Mięsko zabieramy. Okej. I nie ma miejsca znów. Naprawdę bardzo przydałoby się zwiększyć w jakiś sposób to miejsce w ekwipunku, bo to jest po prostu żałosne. Naprawdę. Skóra zostaje, kości zostają, krew zostaje. Kurde, ja może z tej krwi się już po prostu wypstrykałem. To nie byłoby fajne. To byłoby niefajne. Mega niefajne. Dobra, i tak. Ten murzyk wywalam. Ciebie też wywalam. Dobra. No to mamy 3 petentów do spalenia. Tego też palę. Ciebie nie chcę. Nie wiem, czy znów zdążę, ale będę chciał właśnie pójść do tej miejscówki. Tu z końców nie. Czyli weźmy kość pasieka, nie. Stary cmentarz, pokój duszkości, używa węglowa, młyn, rolnik, nie. Pod martwym kuniem. Chodzi mi o tą miejscówkę w prawym górnym rogu. Dzisiaj jest w ogóle dzień kupca. Więc też będę chciał kupić wszystko, co on tam ma do zaoferowania. Żeby o tym pamiętać. Gdzieś na zachodzie mówił. To nie jest aż taki zachód. Na razie tu nic nie widzę. Tu jest ten fort. O, jest! Zapytaj na naszyjnik. Podobno twój pan Lord Commander kupił jakiś czas temu naszyjnik. Pora zapłacę, jeśli mi go przyniesiesz. Mój pan nie kupiłby bezużytecznej błyskotki w rodzaju naszyjnika. To bardziej w stylu panicza, syna Lorda Commandora. Zniknął jednak przed paroma laty. Chyba nigdy nie znajdę tego naszyjnika. Co ty to masz? Demascyński miecz z klejnotem. No i co teraz? Teraz dupa, tak? To już czytaliśmy. Dobra, czy ja mam do ciebie jeszcze, panie cyganie, jakieś questy, czy nie? Nie. Cygan miał bardzo małą ścieżkę produkcyjną, tak powiem. Dobra. W takim razie idziemy po piwo. Pewnie się już zrobiło. I robimy następne. Okej.
No tylko tu już słabiutko. Ledwo trzy silverki. No ale wiecie, to jest tak jakby w sumie kasa za darmo, nie? Nie licząc tego, że jednak wydajemy na nasiona. To jest trochę gorsze. To jest trochę dobre. Gorsze, przepraszam. Dobra, tylko tak, bo ja tutaj zapomniałem zrobić kolejnej porcji soku z winogron. Że możemy to zrobić w ten sposób. Popracujmy trochę nad tym. Dobra. Po 15. Nawet chyba mi starczy na jedno złote wino. Dobrze, dobrze. Elegancko. Fajnie. Jak to teraz wygląda? Możemy zrobić... Oj, teraz patrzcie, mamy 20 wina. I już mamy szansę 100% plus 30. A złote to w ogóle mamy złote. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. Zostawiamy złote winko. W ogóle jedno takie. Można było spróbować, bo i tak mamy 3 na 1, nie? Zróbmy to. 80% w sumie na srebrne. Za połowę kosztu. Dobra sprawa. Lecimy zaraz dodać kolejne winko. Takie te ryby jeszcze tu muszę pozostawiać, bo one mi się cały czas tutaj pamiętają. Ja z tych ryb w ogóle nic nie robię. Coś w minicy się zmieniło. No nic. Totalnie nic. Zostawmy. Pod martwym kuniem idziemy kupić od kupca wszystko, co ma. W sensie z nasion. Dobra, to na pewno zabieram. A w sumie te brązowe też. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Kupimy też jedwabiu troszeczkę, bo widzę, że to się nawet przydaje ostatnimi czasy. Ryba po królewsku. Wiecie co? Jeden silver to nie jest dużo. Ja zobaczę, czy to złote obiady się wliczają. Nie wliczają się. Wiem, że ta ryba się wliczy jako złota. No trudno. Kolejna kwiata. Sprzedaje się, sprzedaje. Dobrze, dobrze. To sobie wrzućmy. W ogóle wyszło brązowe wino niestety. No cóż, czasem tak bywa. To wszystko, co mieliśmy, to wszystko chyba, co mieliśmy. Tak, resztę musimy sobie niestety zrobić. Szybko kolejne wyszło. Świetnie. Nie mamy zboża. Oh no. Anyway. Dobra, czyli możemy zrobić więcej jeszcze. Pokus winogron. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj się zajmujemy tym. Chyba jestem pierwszy raz słowny. Opa. I wykonujemy dalej. Złotka i nic już nie mamy. Znowu będzie sama sytuacja z tego, co widzę. Też nie. Mamy w sumie dwa srebrne. Ale szkoda będzie tego brązowego nawet wywalić. Mówię tu o klasie wina. Wina, 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 wina dajcie. Do tej marki naprawdę nam się dużo robi. Chyba znowu będziemy kotleciki musieli poprzerabiać. Tutaj mamy jeszcze winogrona. Dobra.
Ja żebym nie widział tego. Musimy stąd pozabierać te wszystkie rzeczy niezwiązane w ogóle z tym. Kolejne 15. Świetnie. I do zera się wywalimy. Okej. I kolejne. Fajnie. Bardzo fajnie. Sporo mamy tych wiaderek z sokiem. To sobie też to zostawmy. Pozabierajmy te powieści, bo te powieści naprawdę nam się tutaj nie przydadzą. W żaden sposób nam się nie przydadzą te powieści. Tak samo to, tak samo i to. Kurde. Mam mega dużo tutaj zbędnych rzeczy i myślę, że któregoś dnia, po prostu nawet poza odcinkiem, będę musiał sam tutaj sobie przyjść i porobić porządek, bo naprawdę to się w pale nie mieści, ile tutaj mamy tego pierdolnika. Totalnie się w pale nie mieści. Dobra. To sobie pozostawiamy tu. Co są za książki? Jest jeszcze na książkę. Wciąż może, można pozyskać z niej papier. To pozyskajmy z niej papier. Mamy tego za dużo. Nie chciałem wszystkich kotlecików wziąć. Takie rzeczy jak to, no to wszystko do wywalenia, no. To wszystko do wywalenia. Dobra. O, tylko ja mam 47 minut odcinka. Boże, jak leci normalnie przy tej grze czas. Po prostu to jest coś fajnego i przerażającego. 19 zł. Mamy to. Dobra. Wszyscy pracują, wszyscy. Miejmy nadzieję, że teraz im w najbliższym czasie nie zabraknie rzeczy. A my, moi drodzy, widzimy się pewnie w następnym odcinku z Graveyard Keeper. Trzymajcie się w takim razie. No i co? Hej, hej. Jeszcze ciało.